Zobacz, jak to cierpliwość, kiedyś ta praca, nie? Ja ci powiem, że to nie cierpliwość. I ty też, to przyjemność. Jaka cierpliwość? No, po pierwsze, to jeden trener, który mnie był, i innego nie będzie. Jeżeli nie będę z nim trenować, to nie będę z nikim trenować. To ile lat już on jest z tobą? 15. Kiedyś była taka była moda, że dobra, ćwiczysz na masę 6 powtórzeń, a na rzeźbę 15 i wyżej powtórzeń, nie? Nie, to tak nie działa. Jeżeli masz dobry nastrój i idziesz trenować. Jeżeli nie masz dobrego nastroju, to idziesz trenować bez dobrego nastroju. Kiedy jeszcze nie słuchałem trenera, pierwsze 7 lat, no on pisał mi, a ja robiłem jeszcze... Tam wszystkie swoje kontuzje tam złapałem. Dzień dobry, witamy na kolejnym podcaście. Jest Roman, jest Michał. Dzień dobry. My asystowaliśmy, Roman robił trening, ale na treningu to jest zawsze taka atmosfera w takim sensie, że ty musisz coś zrobić, robotę i no fajnie by było rozmawiać i rozmawiać, ale musisz się skupić na robocie. Tak. Podcast ma to do siebie, że tu możemy sobie spokojnie porozmawiać. Roman, ja bym chciał w ogóle tak zacząć, bo skoro jest to podcast... Bo ty już jesteś facetem po 40, tam nie idąc w szczegóły. Nie do końca początki twoje były związane z wyciskaniem sztangi leżąc, w tym, czym teraz się specjalizujesz. Jakie były twoje początki? To też była siłownia, czy to może były narty albo szachy? Jak to wyglądało u ciebie? Byś bliżej troszeczkę może podszedł do mikrofonu, będziecie lepiej słychać. Wiesz co, ja myślę, że jak i my wszyscy w te czasy próbowaliśmy różne sporty. Mhm. Na przykład u mnie było to i zapasy. Byli to skoki do wody. Skoki do wody, tak? W trampolinie jakieś nie, takie? Nie, jest taki no. 3 metry, 7 tak. metrów, 10 metrów. Wieżyczki, tak? Skoki do wody, no to skoki do wody. Okej, okay, dobra. Tak. Nie wiem. Czyli byłeś sprawny generalnie. Ale taki, to nie było profesjonalnie. Ale takie fanta robiłeś? No takie, niedużo no tak robiłem. Dlatego od razu mówią, że faktycznie sprawność jest tym elementem, który bardzo często cechuje, czyli ta sprawność dziecięca cechuje sportowców, dobrych sportowców, że oni poszli w jakąś stronę, ale zaczęło się od jakiejś bazowej sprawności. Dobra, żeby być wyciskaczem, no nie trzeba być super sprawnym, masz wyciskać. Tak, możesz być nawet niepełnosprawną osobą i bardzo dobrze wyciskać, więc ale mimo wszystko wiele osób, które osiąga sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych, z tych, których ja też znam, z innych, czy współpracowałem, no są po prostu sprawne osoby. Ogólna sprawność fizyczna, czyli skoki do wody. Ile miałeś lat wtedy? To było gdzieś 7, 6 klasa, to gdzieś 12, 13 lat, coś takiego. No dobra, no tak. Basen, wszystko. Gdzie wtedy byłeś? Grodno, Białoruś. Białoruś, tak. No ja w Białorusi mieszkam od 4-5 roku życia. Mhm. U mnie ojciec i mama. No. Mama jest z Białorusi, ojciec z Gruzji. Aha. I oni w Sankt Petersburgu na uczelni byli i tam poznajmili się. Potem ja urodziłem się w Sankt Petersburgu i my pół roku chyba mało pojechaliśmy do Gruzji. I tam mieszkaliśmy 4-5 lat gdzieś tam. Potem mamie zaproponowali tutaj w Grodno dobrą pracę i wtedy pojechaliśmy z Batumi w Białoruś w Grodno. I tam już cały czas mieszkałem. A zanim wejdziemy w trening, bo w sumie zaciekawiłem to. Ty oprócz tego, że trenujesz, ty masz, nie wiem, jakieś wykształcenie, jakieś jesteś specjalistą od czegoś, tak jak są, wiesz, czy studia, czy fachowiec, czy mechanik. Ty czego się uczyłeś, czy od dzieciństwa poszedłeś w kierunku treningu i to było twój element, twoje życie? Nie, wiesz, ja tak zacząłem trenować w 15 lat, gdzie 14-15. Jak mówiłem, przyjechałem do, byłem babci na wiosce i przyjechałem na pociąganie się. No i z tego zaczęło się. I ten pierwszy rok codziennie robiłem. To już treningi. Po skokach do wody było. Tak, to już po skokach do wody, tak. Wtedy po prostu chciałem się trenować. Nie, jak to młodzi podobało mi się, tak. No i jak mówiłem wtedy, zaczynałem trzy podejście po 5-10 powtórzeń podciąganie się, a przez rok u mnie było już 4-6 podejść po 60 ale podciąganie się. Ale w dzień się podciągałeś? Tak, non stop. I dodawałem troszkę. I to jest najlepsze, wiesz. 12 powtórzeń, następny dzień 13 powtórzeń, 14, potem jeszcze 5 od razu dodawałem, bo wszedło dobrze. I tak samo w pompkach. Ja myślę, ile tego zostało teraz? Wszedło na drążek?
No może ja już nie podciągałem się dużo, dużo lat, dlatego, że nie mogę wyprostować ręce, bo trzeba o wszystko jasne, tak? Ale myślę na ten 20 razy pociągnąć. No, jeżeli wziąć tak i takie podciąganie się zrobić. A ty ile? Nie sprawdzałem. Sprawdzimy, kto więcej? Nie, kto więcej. To ja mogę żyć w waszym sensie. To chociaż będę liczył. Dobrze. Okej, ale dynamika też wchodzi w grę? A to nie ma różnicy, to nie są zawody. Okay. Możesz i tak, nie ma różnicy. To możemy dynamicznie, mogę się dynamicznie podciągać. Tak. Próbowałem już na najszersze, to po 50 dopiero zaczynam czuć, że coś się zaczyna dziać. Dynamicznie, bo jak siłowo miałem się podciągać, to raczej nie. Ale dobra, Roman, bo do czego zmierzamy? Skoki do wody, drążek. Wiem, że miałeś też taką przygodę, że scena kulturystyczna była. Tak, ja trenowałem już na siłowni i trenowałem parę lat. No i chłopaki pojechali na zawody i zaproponowali mi też. Nie miałem jakąś formy, byłem ostatni z trzech, ale trzeci byłem. Okay. Byłem trzeci. Masz brązowy medal. Tak, byłem trzeci na mistrzostwach Białorusi, zająłem trzecie miejsce i drugi raz występowałem też, byłem ostatni siedem osób, byłem siódmy, tak, dobra liczba. No i wiesz, to dla mnie było jakoś tak po prostu... Chciałeś, coś, tak. innego, jako to była zabawa, nie? Nie szykowałem się, nie było mnie, żeby sekurację to, kiedy zrzucasz ciężar, tak? Żeby wszystko było... Nie, ja... Jedzenie normalne i na następny dzień poszedłem tam pokazywać pizzę. To były też trochę inne czasy, tak, nie? Tak, tak, w tym wszystkim zawsze jest jedna rzecz, nie? To jest ten taki... taka piłka świra, czy taki element tej pasji, czy czegoś takiego, że wiesz, ty to robisz po prostu, ciebie to tak bawi, tak cieszy, że chcesz, wiesz, podnieść to więcej, jedno powtórzenie, wiesz, ktoś na to patrzy z zewnątrz, kurde, no to czy ty się podciągniesz 15, 16 razy, codziennie masz to robić, wiesz, mamy problem z motywacją, żeby codziennie, nie wiem, jakoś konsekwentnie coś robić, a tu, wiesz, masz to coś, że robisz. Nie jest to żadna reklama, jak chcesz się nauczyć konsekwencji, to musisz sobie ściągnąć Duolingo. Ale tam też masz motywację taką, że jeżeli przerwiesz jeden dzień, to kasuje cię całość i gdybyś nie miał tej motywacji... Ale jak jesteś już trochę w branży, to możesz zamrozić swoją serię, ale musisz zrobić trochę więcej zadań, żeby pokazać, że ci zależy. O co chodzi? To jest właśnie... I teraz... To nie będziemy tego tutaj, bo to wiadomo, to jest jakiś tam prywatny kanał. Ja mam takie, zanim jeszcze zaczniemy o twoim treningu, bo myślę, że to będzie pierwszy z całej serii podcastów. Tak, ale pozwolisz? Tak. Że za chwilę dojdziemy do tych treningów, bo chciałem właśnie znaleźć ten punkt, gdzie tam byłeś 12-latkiem, schodzi do wody, 14, 13 lat, pociąganie się na drążku, potem siłownia, potem zawody. I kiedy uznałeś, że sztanga, wyciskanie, ciężary? To ja chyba miałem gdzieś 26 lat, 25 może, tak? To już stary dziad byłeś. No nie wiem. I szedłem z przyjacielem i on powiedział, że są zawody w wyciskaniu. Mówi, ty dużo wyciskasz, nie chcesz wystąpić, a ja wtedy ważyłem gdzieś 62 kilo i wyciskałem 150-160. No coś takiego. Kiedy przyjechałem pierwszy raz do trenera, kiedy wycisnąłem 150, on od razu, co używasz? Nic? Jak? Mleko i kasz. Nic nie użyłem, po co? Nie ma sensu. Aha. No. I takie to były wyniki, z tego zacząłem. To 10 lat przygotowywałem się, żeby zacząć występować w wyciskaniu. Zobacz, jak to cierpliwość, kiedyś ta praca, nie? Ale to jest coś, co się zgadza. To niecierpliwość. I ty też, to przyjemność. Jaka cierpliwość? Bo ty chodzisz na siłownię... Ale zobacz, nie był twoim celem, dobra, idę, trener mówi, dobra, 150 wyciskasz, Roman, fajnie, za rok już będziesz cisnął, 250, będziesz mistrzem świata i tak dalej. Zobacz, ty 10 lat pracowałeś na to, żeby bić rekordy i być mistrzem, a nie dzisiaj jest taka, wiesz, mentalność, coś ktoś czegoś załapie delikatnie i już w głowie gdzieś tam chce być mistrzem, już tam jakieś zawody i tak dalej, gdzie tych zawodów w ogóle nie jest gotów. Nie powinno być, wiesz, że chce być mistrzem, tylko cieszyć się z dzisiejszego treningu. Dzisiaj to mi sprawia przyjemność pójść na trening. Jak zrobisz drugą przyjemność, drugi trening i trzeci trening, to on ci da
to będzie skutek uboczny to mistrzostwo, że tak powiem. No właśnie. Podstawą jest przyjemność dnia dzisiejszego trenowania. Coś, czego na przykład mi brakuje, bo mi się nie chce już tak, nie mam takiej pasji, nie mam tej głowy i co się przekłada na całość podejścia, zaangażowania, nawet jakości treningu, że to już nie jest, powiedzmy, wypaliło mi się to coś, co myślę, że jak się raz wypali, chyba już się nie odpali po raz kolejny, chociaż nie wiem. Ale wiesz, tutaj wracając tak jakby do tego treningu i tego, że trener cię zobaczył, na czym polega fenomen, bo tak to można powiedzieć, rosyjskiej, wschodniej czy ukraińskiej, białorusińskiej szkoły trenerskiej? Bo wiesz, no ja znam rzeczywistość polską, gdzie trenerzy to są ktoś, kto 3 lata potrenował na siłowni, on jest super ekspertem i obejrzał mnóstwo filmików, ma certyfikatów, wiesz, i po prostu on jest coachem, już nie jest trenerem, tylko coachem, bo to lepiej brzmi, ale jednak w Polsce mało ja widzę trenerów, którzy no, zasługują na to, na ten szacunek taki, że trener, tak jak ty mówisz, ty nie mówisz, że to ktoś tam rozpisał jakiś ten, tylko to jest trener. Trener kazał zrobić to, ty go każesz. Wiesz. Widać w tym, jak ty szacunek. Mówisz, że jest szacunek, respekt i przede wszystkim zaufanie. 100%. Więc powiedz mi, ci trenerzy, skąd oni się biorą, wiesz, tak by oni muszą przejść jakoś ileś lat mieć doświadczenia, żeby być formalnie trenerem na Białorusi, czy... Nie, teraz myślę, że taki jest problem nie tylko w Białorusi, a wszędzie trenerów, bo oni dają ludziom to, co oni chcą, obiecują ludziom to, co oni chcą, ale po faktu za 3-4 miesiące oni to nie dają, ale umieją bardzo pięknie gadać. Ja nawet, Michał, tak. Sam słucham i zaczynam, a może to spróbować? Potem, kurczę, co to myślisz? Takie bzdury, dużo niepotrzebnej informacji. Dlatego ja się też na to, w cudzysłowie, nie tyle, że nabrałem, ale wchodząc w social media, bo kiedyś mnie nie było i wiesz, słyszałem, ważne osoby, które wiesz, krążą gdzieś tam, kurde. I miałem takie momenty, że wpadłem w taką pułapkę, że jeszcze bym w to uwierzył. A potem patrzę, kurde, ale to jest przecież totalna bzdura. A ja bym chciał, żebyś bardziej powiedział o tym trenerze, którym nie tych, których niekoniecznie szanujemy, czy chcemy, tylko o tych, no, o tej szkole trenerskiej takiej prawdziwej. No, twój trener, kim on jest? No, po pierwsze, to jeden trener, który mnie był, i innego nie będzie. Jeżeli nie będę z nim trenować, to nie będę z nikim trenować. To ile lat już on jest z tobą? 15. 15 lat trenujemy online, dlatego że mieszkamy w różnych miastach. 100 kilometrów jest od nas odległość. Tak. Mhm. Wiesz, 15 lat temu online to nie było takie łatwe. Tak, wiesz, jakie było online? Jedziemy na zawody, wygrywamy. Jedziemy z powrotem, trener bierze gramata. Mhm. Kartkę, długopis, tak? Nie. Kiedy nagrody dają medal i papier ten. Jak dyplom? Dyplom. Aha, okay. On bierze ten dyplom, bierze długopis i na innej stronie pisze mi na 2-3 tygodnie. Z tyłu, na tym dyplomie. Co muszę robić, tak. Oddaję, to robię. No telefon jest. A skąd on to wie? Jakie on ma doświadczenie w sensie? Gdzie on się uczył tego? Czy jak... Jak byś mógł powiedzieć troszkę o nim, bo mnie to bardzo ciekawi, wiesz, bo no, wiesz, jest swoim trenerem, twoje wyniki to jest twoja praca, ale jest on jest bardzo ważnym elementem. Dobrze. Po pierwsze, ma czerwony dyplom fizkulturno... Kultury fizycznej. Kultury fizycznej, tak. Czerwony dyplom. Co znaczy czerwony dyplom? To jest coś top. To ocenki najwyższe. Okay. No jeżeli tą piątkę, to u niego wszyscy po wszystkim przedmiotem byli wszyscy najlepszy uczeń, tak. Żeby powiem. To zdobyć czerwony dyplom, to co trzeba? Być najlepszym w klasie. Uczyć się na najlepszy w tej ocenki. Grupie. I to trzeba coś na zasadzie studiów. To jak u was studia, tak. Takie największe. Okej, okay, rozumiem. Potem on sam jest sportowcem. Sam mistrzem SSSR jeszcze był. A to wiesz, w te czasy, że jeżeli w SSSR jesteś pierwszy, to na świecie jesteś. Może być, że i na świecie możesz być pierwszy. Też ma takie doświadczenie. No i sam trenuje więcej niż 35, może nawet więcej lat. To ma bardzo duże doświadczenie. Ma dużo uczni, których zrobił mistrzów, tak. Mhm. No i podoba się jak człowiek naprawdę. I najważniejsze, że u niego są takie treningi,
że po prostu trzeba ufać. Bo przychodzą, do mnie piszą, Roma chce trenować, rozpisujesz plan treningowy, ja dla trójboistów, dla wyciskaczy nie rozpisuję plan treningowy. Nie chcę, bo tam jest... Czemu? Ty się znasz na tym? Ty jesteś nie chcę, top bo ja w świecie. Ja powiem dlaczego. I ja zawsze ich mówię, że najlepsze będzie, jeżeli pojedzie do mojego trenera, mogę do niego skontaktować się i do niego przyprowadzić. Tak? Fajnie. I on już trenuje. Tak uczciwie nawet, bo to w sumie ty jesteś jego zawodnikiem, więc nie chcę ale mu podbierać. On więcej wie. On więcej wie. Lepszy. Ale tutaj jest też taka rzecz, że przychodzą do niego trenować i no i gadamy z nim. I on mówi, Roma, ja nie mogę więcej. Kurczę, piszę jemu, że trzeba to zrobić. On mi odpisuje. Trening był za lekki, może coś dodajemy, może jeszcze coś zrobimy, może tam jeszcze coś. No i ty przyszedłeś do trenera, powiedział ci zrobić to lekko, bardzo fajnie. Następnym razem będzie ciężej, ale nie trzeba. I ja myślę, że w 90%, no nie 90, 50%, oni robią jego plan treningowy, a potem jeszcze idą robić coś swojego i potem są zmęczony i mój trener, kurczę, on musi być dobrze zregenerowany. A dlaczego on jest zmęczony? I w tym jest problem. Mamy kierunek taki, że chcemy robić jeszcze więcej, żeby jeszcze lepszy efekt, a paradoks treningu jest to, że żeby był w sile dobry efekt, to nie możesz robić za dużo. Trzeba robić dużo, ale taki, nie za dużo. Tak, musisz mieć ten punkt takiego niedosytu. Taki dołek, żeby móc go zakopać. Tak, i taki, co to wręcz bym powiedział, że wychodzisz z tego treningu czasami, kurde, jeszcze być tak jak dzisiaj. Te 200, no... Jeszcze jedną serię byś taką zrobił spokojnie. Ja dzwoniłem do Igora, do trenera. Mówię, jeżeli będzie dobrze, może na 5, na 6, tam jeszcze. Mówię, nie trzeba. Nie trzeba. Ale fajne jest to, widzisz, że ufasz trenerowi i to nie jest tak. Dobra, to se zrobię, tylko do trenera dzwonisz, że myślisz, że tak, a trener mówi nie. No to szacunek. Szacunek do trenera. Podobnie ze swoim trenerem mam pewne rzeczy... Też masz trenera? Też mam trenera. Kurs, no. Ja to nie jest... Mam. Kurs. Nie, ja bym przygotowując się do zawodu, gdzie zrobiliśmy życiową formę, dużo rzeczy bym nawet nie wpadł, albo nawet bym się bał z jedzeniem na przykład zrobić pewne rzeczy, a trener mówi, weź teraz to i tego tyle zjedz. Ja mówię, tak sobie pomyślałem, mówię, Boże, jak ja będę wyglądał, jak ja zacznę tak jeść. Ale dobra, trener mówi, to ja myślę, nie wyłączam, po prostu zaczynam jeść i... Trener mówi, słuchaj, ja ważę tyle i tyle, a za tego spokojnie, za tydzień będzie tyle i tyle. I nie trzeba myśleć. Wchodzę za tydzień, myśli, tak, i do tego jest trener, ale to trzeba zaufać. Tak, trener tak, mówi, tak. A nie, dobra, on mówi, ale chyba to będzie nie to, muszę pokombinować. A ja jeszcze powiem tak, że za te lata, które my trenujemy, to nie zawsze tam plus 10 co roku, plus 5. Były takie czasy, że 3-4 roki na tym samym miejscu stajaliśmy. Ale ja nie powiedziałem, że o Igor, jesteś jakiś coś, pójdę tam, coś robić. Nie. Wiecie co, dawno szczerze, bo mam styczność na uczelni, w klubach, gdzieś gdzie działam, z gronem zawodników, młodych trenerów, studentów. Dawno, bardzo dawno nie słyszałem takiego podejścia, co powinno być standardem tego zaufania, szacunku do czyjejś pracy. Okej, trener tak jak ci mówi, no on zaplanuje i może się okazać, że ta forma, no nie, jakoś wiesz. W Polsce i myślę, że w tym i ten cały social mediowy bajzel powoduje to, że stracił się w ogóle całkowicie szacunek do pracy trenerskiej. Pomijając to, że trenerem staje się ktoś, kto sam się określa, że jestem trenerem i teraz, bo mam dwóch podopiecznych, albo ma ktoś 70 podopiecznych, robi bzdury, które ja widzę z punktu widzenia mojego. Ja się mogę mylić, ale ja mam ten dystans, że ja zawsze powiem, okej, ja się znam na tym, ale może jednak ja się mylę, a on jest przekonany, pewny, że on po zakończeniu dwóch kursów, on wie doskonale i wiesz, i nie ma tego w ogóle takiego, nie mówię, że trzeba gloryfikować i tak dalej, tu trzeba uszanować tą pracę. Ty mówisz o trenerze w taki sposób, że kurczę, i tak samo tu, to są dwie rzeczy, których ja na uczelniach nie widzę, w klubach takich, wiesz, no jest biznes, są pieniądze, a tu jest jednak ten kult takiego... Może do kolejnych kursów trenerskich trzeba by było dodać taki przedmiot jak wartości, czyli oddanie, zaufanie, jakiś honor, szacunek. Ale to jest nieopłacalne. Właśnie, a dzisiaj dużo rzeczy przekłada się właśnie na pieniądze, a
tak jak powiedział Kargul i Pawlak w tej komedii, albo jak za czasów rycerstwa było, że słowo, to było słowo. Chociaż tak jak Kmicic powiedział słowo Radziwiłłowi, choć wiedział, że robi źle, ale dał słowo, więc trzymał się tego słowa, no bo to jest jego honor. A dzisiaj to, dobra, tam mówiłem, a teraz już nie mówię, nie? Proste, dzisiaj się... Tak. Teraz nie. Teraz szanują to, co ja nawet kiedyś, wiesz, pracując jako trener i... Czy ja, im wyższa była stawka, im więcej ktoś musiał płacić, tym więcej był szacunek do tej pracy. Jak to było paradoks. Może to teraz też tak jest. Bo wiesz, możesz coś zrobić jako ekspert, za darmo pójść i tego już nie docenią, ale jeżeli za twoje konsultacje, wiesz, godzinkę ktoś ma, nie wiem, 1000 zł zapłacić, to kurde, on w to uwierzy nie dlatego, że szanuje ciebie, tylko że zapłacił za to tyle i to nie chodzi znowu o szacunek do ciebie. Dlatego tak pytałem o trenera, bo jest mnóstwo osób, które ja uważam, że są zagubieni w natłoku informacji. Ty fajnie przy tym naszym pierwszym nagraniu dzisiejszej kolejny w sposób, wiesz, jako naoczny, jako zawodnik, top zawodnik, zrównałeś jedną rzecz. Zacznijcie robić, wróćcie do podstaw i żeby dobrze wyciskać, trzeba wyciskać. A reszta jest uzupełnieniem, bo przez zmieniła się nacisk, tak jakby siła tego, że wszyscy na tych dodatkach, jak się ułożyć, co będzie, jeżeli na gumę zastosuję, na rozgrzewce, co będzie, jak podniosę, wiesz, tak palec dam, tak je przestawię, a ty wróciłeś do tego, okej, może to ma znaczenie, ale w pierwszej kolejności 80% pracy to jest wyciskanie. Tak. Wyciskanie i wyciskanie. Ja Michał do tego powiem, że wiem chłopaków, które mają duże ręce, nie robią miostki, wyciskają 290. Na przykład u mnie teraz tydzień temu był przyjaciel z Czech, on waży 125, wygląda jak kulturysta i wyciska 280. I nie ma żadnej techniki u niego, po prostu wyciska. No i dlatego technika jest dobra, jest dobrze, ale to nie jest najważniejsze. Że jest coś takiego jak własny układ. To jest coś, co sztuczne, dzisiaj na tym treningu o tym mówiłem i też, wiesz, nawet podkreślałem bardzo, że ty się kładziesz, masz ten swój płynny ruch, a mimo wszystko ja naprawdę, ja nie komentuję, jak trenuję, czy gdzieś widzę i chłopaki, czy dziewczyny się układają do tego wyciskania i obok ten trener, on tyle rzeczy mówi, że jako doświadczona osoba nie byłbym w stanie w trakcie wyciskania jeszcze myśleć o tym, że powinienem tą łopatkę trzymać w taki sposób i tak dalej. Ale ja ci teraz tu trochę może dogryzę. No zawsze tak, no i zaś mi będzie przykro. Ale może dlatego ta osoba się tak układa, bo jest, o czym ty mówisz, jest niedoświadczona, dopiero zaczyna, więc szuka tej pozycji, dlatego ona nie położy się na tą ławkę, może szuka, tak? I za tysięcznym razem, jak się będzie kładła na ławce, już nie będzie szuka tej pozycji, bo już będzie robiła ją z automatu. To naturalna pozycja, to jest naturalna pozycja, to musi, ona ci sama wpadnie. Ja chciałem powiedzieć, no. Bo też godem z chłopakami, w Telegramie mamy... takie duże chłopaki, które dobre wyniki, tak? I gadamy, tak. Grupa silnych chłopaków. Tak, czasu. I tam też było jakieś, jak podebrać chwyt. I u większości było tak, jeżeli przychodzi do ciebie uczeń, on układa się sam, nic nie mówisz, on układa się sam, sam bierze, sam zaczyna wyciskać i вот jak on wziął się, jak on wycisnął. I już z tego trzeba troszeczkę jego troszkę tam poprawić. A nie od razu on przyszedł, tak, dawaj, będziemy brać. Okej, dobra, i przyginasz się tak jego chłop, on tam przegnął się, ręce wziął, kurczę, nie wie, co z nim robi się, tam jeszcze ciężar, on wyciska, myśli, że... To jest, czyli powolutku naginasz tego druta, że tak powiem. Nie od razu możesz zrobić tak, tylko z tej pozycji, którą on zrobił trenować. Naturalnie, ja delikatnie. Tak nawet, kiedy do mnie przychodzą ludzie trenować, kulturystyczne po prostu, albo schudnąć. W ogóle ja trenuję, żeby rozwić siłę, albo wynosliwość, wytrzymałość siłową. Jeżeli schudnąć, to mniej jesz, jeżeli nabrać mięśni, to więcej jesz. A treningi to same. Treningi, no nie ma treningów na odchudzanie się, na nabierzenie mięśni, nie ma takich treningów. Jest trening na siłę, na wytrzymałość siłową, a już więcej jesz. Będziesz więcej, mniej jesz,
będziesz mniej. No jest mniej sportowa tego, chociaż z treningiem bym powiedział, że są różnice, ale to w dalszym etapie, dalszym. Tylko, że ja wracając do tego, co powiedziałeś, że trochę swoje... Tak, ale to nie jest złe, bo my się możemy z Romanem nie zgadzać, czy ten i każdy, wiesz, do tego podchodzi, a generalnie ja nie mogę powiedzieć, że nie masz racji, bo podstawowym, jak ktoś chce zredukować, to musi przede wszystkim zacząć od jedzenia. Kiedyś była taka była moda, że dobra, ćwiczysz na masę 6 powtórzeń, a na rzeźbę 15 i wyżej powtórzeń, nie? Nie, to wszystko tak nie działa. Da ci masę. Będziesz to jedzenie. Ale wracając nawet do tego wyciskania, że ktoś się kładzie i układa się blisko tego, co póki co sam czuje. I to jest to samo, co tak jak AWF Katowice, prowadzę tam zajęcia, może nie dużo, ale jak uczę przysiadów. Instruktorów. Coś innego. Znowu to samo. Instruktorów, którzy jak mają nauczać, to w pierwszej kolejności każdy staje w swoim ustawieniu i ja widzę, że ten przysiad, okej, my go jeszcze pozmieniamy, ale zaczynamy od tego. Ja mówię, okej, stań troszkę szerzej. Nie, że nagle on ma szeroko, nie. Wyjdź to i krok po kroku z jego podstawowego takiego układu, wiesz, na AWF-ie są sprawni ludzie, więc ten układ już jest zawsze bliski, w miarę poprawny, ale nie ma tak, że jest nagle odejście, wiesz, że musisz to. Czyli patrzysz, bo są osoby takie wyciskane, którym będzie pasował szerszy, węższy przysiad, to zależy od ruchomości wstawek, o przyzwyczajenie. Jeżeli ktoś jako ma 20 parę lat i przez 20 parę lat robił pewien nawyk ruchowy, to go, jeżeli ty pójdziesz daleko od tego nawyku, to się ktoś zagubi w tym. Dlatego w tym wszystkim, w tym treningu jest ważnym elementem ten technika indywidualna, tak by to można powiedzieć. Coś, co ty masz, a wiele osób zaburza tą otoczką, traci swoją wartość swojej naturalnej techniki, czegoś, co ma, czegoś, co czuje. Nawet tak jak wczoraj byłem na treningu z zawodniczką, która realizowała trening i ona właśnie zrozumiała, na czym polega wyczucie. I ona powiedziała, kurde, ta seria super, nie? A ja jej podłączałem urządzenie pomiarowe i zobacz na prędkości. Od razu idealne. Widać. Tak, jak powinno być. Widzisz, nie myślałaś o tym, nie zwalniałaś specjalnie, nie przyspieszałaś. To po prostu popłynęło jak rzeka, wiesz. I ono w swojej... Jakkolwiek tą wodę puścisz, to ona poleci, gdzie chce. Roman, ty jak robisz trening, ile razy w tygodniu trenujesz? 3-4 razy w tygodniu. 3-4 razy w tygodniu. Te treningi są różne, bo to nie jest tylko trening siłowy, no bo ciężko by było 4 razy w tygodniu podchodzić pod ciężką sztangę i ją wyciskać na 2-3-5 razy. Mhm. Bo byś się nie zregenerował, pewnie tam trener. Tak. Ale przepraszam, robią tak. Robią. Z czym się też powiem. Nie zawsze zgodzę, albo nawet nie zgodzę, bo... To jest podejście do treningu może indywidualne, albo technika indywidualna, bo komuś to służy. Niekoniecznie na przykład tobie, ale no, pewnie są takie. Ale Roman, jak to wygląda u ciebie? No, u mnie jeżeli ja trenuję 2 razy w tygodniu wyciskanie, to wyciskanie, po wyciskaniu tam mogę zrobić nogi, jedno podejście i barki. Po tym u mnie plecy. Jest jedno ćwiczenie jakieś w kilku seriach. Tak, jedno, dwa ćwiczenia, tak. Po tym barki i plecy, po 3 ćwiczenia na każdą mięśń. Godzinkę ci to zajmuje? Godziny, tak, mniej więcej. Po tym znów siłowy u mnie może być to wyciskanie i w końcu coś to, że mogę zrobić. I biceps, triceps. To 4 takich... I popatrz teraz. No. Roman, byliśmy razem. Jan Wegiera. Trójbój. Okej, Jan Wegiera, znany, bardzo doświadczony polski zawodnik. On w dużym stopniu robi pod względem wyciskania to samo. Jeden jest wyciskanie i na drugi dzień lekko uzupełnia barki i tak dalej. Ale skoncentruje się na tym, na drugi dzień uzupełniające, dzień wolny, znowu wyciskanie i potem uzupełniające. Czyli wiesz, tam nie ma codziennie, wiesz, na maksa i tak dalej. To jest jak rozmawialiśmy tu, jak rozmawialiśmy z innymi zawodnikami, generalnie ci mocni w pewnym momencie dochodzą do tego balansu, równowagi między pracą a odpoczynkiem. Bo to jest kluczowe. Dlatego też różnica jest w wieku. Młodzi albo słabsi zawodnicy, bo jeżeli ty wyciskasz max 250 kg, plus minus, tyle twoje tak stawy jest? Przyjmują, tak nie? Jest? Okay. Tyle twoje stawy ściągną, muszą przyjąć. To jest twój max. Ale ktoś, kto ma... Znaczy, teoretycznie. Ale jest druga osoba, dla której max jest 150. To jest też dla niej max, ale obciążenie na stawy
na ścięgna jest inne, dlatego ta osoba może nawet trenować czasami częściej, bo nie wykańcza tych stawów, tak, bo nie jest problemem mięsień. Tak, fajnie spompuje. Stawy, ścięgna. 4 dni tam. Tak. No, a stawy to 10. Dlatego więcej. To ma znaczenie i ci młodzi są w stanie. Tak samo kobiety mogą trenować częściej, nawet pod względem wyciskania, bo fizyczny ciężar jest niższy i powoduje mniejsze zmęczenie na stawy. I ta regeneracja poprzez to pozwala na to. A ja do tego powiem, że Andrzej Saparzonkow, i co ciekawe, z nim będziemy rywalizować przygotowanie. Ja teraz trenuję jeden raz w tygodniu wyciskanie, zaczynam, potem będzie u mnie 2 razy w tygodniu. Mm-hmm. A on trenuje 3 razy, a może być i 4 razy w tygodniu trenuje wyciskanie. I zobacz, różne szkoły. On często to robi, a ja mniej. I zobaczymy, jaki będzie to. I tak można dojść do dużego wyniku, trenując i tak. I ale tak, tak, i tam mówisz, macie doświadczenie i ty wiesz, że to dla ciebie niekoniecznie by było dobre. I dla niego również trenowanie raz w tygodniu okazałoby się, że jest niekoniecznie dobre. Ja bym powiedział, że to też jest, no doświadczenie, to można powiedzieć, że to jest przyzwyczajenie do pewnego systemu, w ale którym jak byłeś. Ale powiedziałeś, że u niego stawy więcej mogą dostać wysiłku i szybciej regenerują się. No to ja tak tylko mogę powiedzieć, bo 2 różnych systemy, jak ty powiedziałeś. Bo to też, na przykład ja bardzo w swoim czasie... Regeneracji, żeby szybko się regenerować, to można było codziennie cisnąć? Nie, układ nerwowy, nie masz tej luzu, nie masz tego... Nerwowy, tak. Roman wie, ja też wiem, jak się kładziesz, to czujesz, wyczujesz, czy odpocząłeś za mało, okej, czy za dużo. Bo jak za dużo, jesteś miękki. Kurde, nie masz tego, wiesz. Dobra, Roman, a ile najdłużej można było, tak powiedzieć, odpoczywałeś? Czyli miałeś coś takiego, bo twoja kariera już trochę lat trwa, że na przykład... Gdzieś 15. Pół roku albo rok nie robiłeś nic. Za te wszystkie czasy, z początku mnie było tak, ja gdzieś 3 miesiące szykuję się na zawody, 3 miesiące odpoczywam. Co to znaczy odpoczywasz? W ogóle nic nie robisz? Nie, trenuję, ale z lekkim treningiem. Kulturystyczny, tak. Wyciskanie jest, ale wiesz, nie jesteś czysty, jesteś rozumiem. Bez niczego i po prostu podtrzymujesz siebie, regenerujesz się, żeby wszystko ustalić. Potem miałem tak, to 19-20 rok, szykowałem się omal cały rok. Co to znaczy? To były te mocne przygotowania i kiedy był odpoczynek, ale to był niezupełnie odpoczynek, tak, okay. Z podtrzymałością taką. I tak cały rok trenowałem, może troszkę więcej. I ja powiem, że wtedy złapałem Przetrenowałeś się bo wtedy. Bo wiesz, jak to było? Zajechałeś. Już rok było, przyjechałem na zawody, rozgrzałem się i muszę iść wyciskać. Siedzę taki, kurczę, nie chcę. Okay. Nie chcę iść. Czyli no. To, co teraz ma Michał, czyli po prostu wypalenie takie. Tak, po prostu no, w treningu siłowym tak. W innych to właśnie mam od... U mnie to też było tak, że zawsze jest, mam jakieś w życiu takie punkty, nie? Że najpierw dźwigałem dużo, to nawet 2 razy dziennie trenowałem. Potem byłem jako trener motoryki gdzieś ze wszystkim wszędzie. Potem w tych naukowych rzeczach, to wiesz... To tak samo, ja przychodzę na trening i wiesz, i dla mnie ta pasja jest to, że ja wczoraj, jak byłem 3 razy na treningu, ja założyłem u siebie znowu okluzję i co zrobiłem? Założyłem i na ramiona, i na nogi jednocześnie, wiesz, opaski, duże ciśnienie i wiesz, to mi dało frajdę, bo to jest jak jakby robisz, doświadczenie. To robisz dużo wszystkiego. Dużo mocno i ten. Ciężar nie ten, ale cały czas jest potrzeba właśnie tego... To jest uzależnieniem chyba od takiego pozytywnych... Poczuć takich, tak, bo to zrobiłeś i tak, czujesz tak. Tą moc, że tak. Kurczę, czy to jest fajnie. Takie ważne słuchanie swojego organizmu. Wiem też po sobie, że miałem taki okres całkiem niedawno, że jak człowiek już jest taki przetrenowany, ten układ nerwowy już siądzie, to sobie pomyślałem, muszę iść zrobić trening. A ja dobrą pogawędkę taką słucham. Jeżeli masz dobry nastrój i idziesz trenować, jeżeli nie masz dobrego nastroju, to idziesz trenować bez dobrego nastroju. Okay. I to jest na 100%. Ale to jest kofeina. Jak człowiek odpocznie, u mnie teraz jest, wiesz, kładę się spać, wiem, że jutro rano muszę iść na trening, ja już nie mogę doczekać, ja sobie już planuję, a tu sobie zrobię rzeczy, to. Kiedy chcę się. Czujesz się, przychodzisz na trening i...
I jest też nieraz odwrotnie. I to, co czujesz, się zostało w domu. Tak. Ale nieraz jest odwrotnie, że góle dzisiaj są takie wypompowane, dobra, idę, a tu nagle wkręcasz się w ten trening. Czyli wszyscy mają podobne. Co generalnie jest tak, że wiesz, no, jest, dopóki faktycznie w tym treningu, bo to, co ty mówisz, to wymaga doświadczenia. Z jednej strony ty masz doświadczenie i byłbyś w stanie sterować swoim treningiem, ale z drugiej strony trener to robi, omijając twoje błędne myślenie. Bo i wiesz, on bardzo takie... dobrze mnie zna. Tak. Jemu starczy tylko, że ja powiem pytanie, to i on wszystko wie o tym. Tak. Ale to jest właśnie cały czas to, co, to, co ja widzę i to, co wiesz, tak by przywraca ten taki podstawowy element, że to nie jest przesadzone. Nie? To nie jest, to jest dobry posiłek, który nie jest, wiesz, tak, z tysiąca przyprawami, fajerwerkami, ze wszystkimi, nie. To jest to, na zwykłym talerzu, gdzie poczujesz nóż, widelec, nie poczujesz całej otoczki i tym się najesz, a nie, że masz tej otoczki mnóstwo, a nie masz tego konkretu. Powiedziałeś o talerzu, powiedziałeś o posiłku. Masz trenera, przygotowuje ci trening siłowy i tak dalej. Czy trener również zwraca uwagę albo podpowiada ci, co masz jeść i ile masz jeść? Nie. On tylko rozpisuje treningi, a ranie jeszcze miałem przyjaciela, też on mi rozpisał już tam jedzenie, odżywki, wszystkie inne rzeczy. Okej, okay. Bo to też jest ważne, że trener na przykład ciśnie, że już powinniście być na tym etapie, że te... Ale mój trener wszystko wie. Wszystko wie, w jakiej, co ja, kiedy ja u niego pytam, ja pod niego wszystko ostatnie robię. On mówi, że tutaj będą takie treningi, tutaj będą większe, tutaj cięższe, tutaj mniejsze i ja już po to robię swoje treningi na biceps, na triceps, jedzenie. To jest, jeżeli tutaj jest ciężkie treningi w wyciskaniu, to wszystkie ostatnie treningi u mnie nie będą mocne. Będą po prostu, jak z tobą mówiliśmy, można zrobić tak, żeby po treningu na następny dzień czułeś się lepiej. Byłeś mocniejszy niż po treningu. Tak, to można to zrobić. To jest aktywacja typowo mięśniowa. To jest coś takiego, co ja na przykład też bardzo sobie ceniłem, że ja dzień przed zawodami robiłem taką aktywację. Wyszedłem i to było 15 minut. 15 minut. To jest sekret. 15 minut, wiesz, złapać ten taki, ale tam, wiesz, tam nie możesz przesadzić, tam w ogóle tam musisz... Żeby nie popłynąć, żeby nie... Tam przede wszystkim nie możesz w głowie się odpalić, bo wiesz, co się dzieje? To jest to, co mówiliście przed chwilą, że tak się w piątek napali, że już jest tak super, że na sobotę zgaśniesz. Tak. Więc tak, tam tak, masz tak, być tak, takim cwaniakiem, taki przyjść. Przyjemnie, tak. Zostawić ten niedosyt, wiesz, spróbowałem, jest dobre, ale jutro sobie to zjem, nie? A nie, że się, wiesz, a jest i na drugi dzień jest zgon. Dlatego taka aktywacja i to też jest często, to może być wprowadzane w treningu, że na przykład pierwszy trening robisz aktywacyjny, drugi taki, tylko że jak to wejdzie w rutynę, to już tak potem nie działa. Dlatego te planowanie treningu jest takim ważnym elementem, żeby mimo wszystko one skupiały się na tym głównym aspekcie, bo my możemy. Dużo się mówi naukowo o PAP, po aktywacyjne wzmocnienie mięśniowe. My to badamy. No i co z tego PAP-u? No bardzo występuje, ale to jest element każdego treningu, który nie jesteś w stanie sztucznie sterować. Ci ktoś powie, że masz 7 minut przerwy zrobić. Nie, to jest bzdura i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nawet realizując badania naukowe widzę, okej, wyniki badań pokazują to, ale to pokazuje tylko i wyłącznie w tych warunkach, a nie na przykład w całości treningu. Bo to co w badaniach, że 3 serie są lepsze na przykład niż 2. Okej, okay, ale 3 serie, nikt nie robi 3 serii w treningu, tylko zawsze jest to całość treningu. Dwa słowa, które zawsze używasz i w nauce one mają idealne zastosowanie, to zależy. No, trudne. Ktoś, wiesz, zdarzają się osoby, które, nie wiem, może próbują, wiesz, takie ciężkie pytanie, nie? A jest zawsze fajna jedna odpowiedź. To zależy. Ktoś się pyta, co jest lepsze? To zależy. Wiesz, dla ciebie będzie to, dla mnie to, dla ciebie tu. Wiesz, no, to, bo publikacja jakaś... To jest prawda. I to naprawdę jest prawda. My możemy we trójkę siedzieć, ja będę mówić, że tak jest dobrze, ty będziesz mówić, że tak jest dobrze, ty tak i wszyscy będziemy mieć rację. Wiesz co, nikt tak nie powie, bo ty nigdy nie powiesz, że tak jest dobrze, tylko powiesz, że dla ciebie ty lubisz tak, czy uważasz. Tak, ja powiem, tak, że tak, wydaje tak, mi się, bądź to zależy, ale tak bym wolał. Ale ty się nie znasz. Ale ja się nie znam. A ci, którzy mówią, no,
trenuj tak, tak jest najlepiej, to tak naprawdę najmniej wiedzą, bo to jest taki paradoks tego, że są tak pewni, bo muszą ukryć tą swoją nieumiejętność czy niewiedzę, a my wiemy, że to nie jest tak zero-jedynkowo. Trening nie jest zero-jedynkowe. Dzisiaj, wiesz, jesteśmy tu, przyjechaliśmy, no dzisiaj trenujesz, potem jak wrócisz do domu, czy dzisiaj nie? No, ja też nie. Ja mam zaplanowany dzisiaj dzień odpoczynku, bo wiem, że jest podróż i tak dalej. I to wpłynie na regenerację. Gdybyś dzisiaj tak. nie był tutaj, być może byś trenował, albo byś jutro zrobił inny trening, bo będzie większy wypoczynek. Ta regeneracja ma ogromny wpływ. Ja ostatnio robiłem ciężki trening pleców, taki jak zazwyczaj robię ciężki, z moim partnerem treningowym. Ale miałem chyba 2-3 dni odpoczynku, bo sobie tak zaplanowałem, bo taki trochę byłem wypalony, odpocząłem, zrobiliśmy ten trening. Ja mówię do Przemka, ty, dobry my zrobiliśmy ten trening, czy coś jakoś mało? Mówię, ja w ogóle nie czuję się, jakbym dopiero wszedł na trening. Pełna regeneracja, gdzie on, no dobry, wiesz, z niego leciało. Były ciężary, jak zazwyczaj, ale ja czułem, wiesz, moc i wyszedłem z tego treningu taki, jak kurde, jeszcze bym coś zrobił. Odrobanie, to fajne jest, bo no, to jest najlepszy, idealnie, tak. To jest ten punkt. Muszą być takie treningi, kiedy wychodzisz z tej siłowni, wynoszą ciebie, ale to, no rzadko. A wot takie treningi, to jest, to jest w punkt. Tak. Powiedz mi, tak patrząc na wyciskanie. Samo wyciskanie leżąc, jeżeli robisz, ile ci czasowo to zajmuje w treningu zazwyczaj? Godzinę? Tak, samo wyciskanie. Tak, od zera tak. Z rozgrzewką. Z pustej sztangi i do ostatniego to gdzieś może być 40 minut, może być godzina 10, tak. A jakiś skos góra, skos dół coś robisz? Czy... Ja robiłem rani i bardzo mi podobało się. Teraz, no niepotrzebne. Teraz idzie u mnie wyciskanie, to no, nie trzeba coś jeszcze dodawać, jeżeli idzie. No, nie czyli ma, czyli nie, nie robisz dodatkowych skosów nie. takich? Ale w długo no. robiłem i polecam robić. Tak, no bo on bardzo wzmacnia też, bo masz tak ustawienie tak. i bardzo barki wzmacnia, możesz zastosować większy ciężar. Mostek, tak. To jest jak mostek, ale nie pomagasz, nie nogi, tak, nic nie tak. pomaga, tylko idzie wyciskanie. No masz jak dociskanie, to co dzisiaj robiliśmy, te krótkie, tylko jeszcze bardziej tak. barki, bo ci do barki w ten sposób i bardzo mocno wzmacnia strukturę, ale trzeba strasznie uważać, bo to przeciąża A ja ci mocno. Powiem, że kiedy jeszcze nie słuchałem trenera, pierwsze 7 lat, no on pisał mi, ja robiłem jeszcze, tam wszystkie swoje kontuzje tam złapałem. Po tym, jak zacząłem już jego słuchać, to już nic nie było. To długo go nie słuchałeś, 7 lat? Ale kurczę, no, to 26, 30, tam 4. No, ten wiek, kurczę, chce się wszystko podnosić. Przychodzisz na tą siłownię i tam, no zajebiście, nie? Niedobrze, ale kurczę, no, tak fajnie, ale tylko tu robiłem tyle, za dużo robiłem, co ja trzeba. Ja trenowałem 2 razy dziennie, nie? Było coś takiego, bo z tobą rozmawialiśmy. O 8, tak, potem na chwilę coś na uczelni się pokazałem i potem na autobus do domu odpoczyłem, tylko wiesz, mi nic nie interesowało. Mi nie? mówili trenerzy, ja nie miałem potem trenera takiego, już planowałem sam, uczyłem się, więc wydaje mi się, że gdybym miał trenera, którego bym postrzegał jako, tak jak ty mówisz, bo ja z tym miałem zawsze problem, że no byli trenerzy, ale oni, kurde, nie byli na tyle konkretni, tak jak twój ci powie, nie masz to nie robić i koniec. Bo ja takie, bym miał taki szacunek czy respekt do niego. Szacunek miałem do ludzi zawsze, ale tu chodzi o takie poszanowanie, że kurde, albo wiarę w to, nie? To uważam, że zaoszczędziłbym wiele błędów, które popełniłem. Słuchajcie, mam do was pytanie. Ale te błędy mi bardzo dużo pomogły z punktu widzenia świadomości bycia trenera. Słuchajcie, ja mam do was takie pytanie, czy jest rozsądne, może w dwie strony, jak podopieczny do trenera mówi, a dlaczego? I ten mu wyjaśnia. I czy rozsądnym jest, kiedy trener musi się tłumaczyć podopiecznemu, dlaczego robi te zmiany, dlaczego, bo to tak. Czy po prostu to powinno być jedna na takie... Jedna odpowiedź u mnie jest. No, ale wiesz co? Ja bym zostawił to, być może to będzie fajny temat na kolejny podcast. Zostawimy tu taką, wiesz, 3 kropki. Roman, bardzo ci dziękuję, bo tu byśmy mogli rozmawiać i rozmawiać. No. Bardzo będziemy pewnie jeszcze tak, raz. Bardzo, bardzo ciekawa była ta rozmowa i kolejny temat już się nam rozwinął. I kolejne... Chcę się odpowiedzieć i po prostu się zapytać. Mnie dowiedzieć, wyłączy mikrofony. To jest ten niedosyt, który na treningu jak pozostaje... Ten niedosyt. I jeszcze jedna, jeszcze jak ci trener, wiesz, są zawodnicy, ja tak też robiłem, wiesz, i widzisz, że on jest, on po prostu, on cię błaga, żebyś mu zgodził się na jedną serię, a ja mówiłem, do domu. I to jest prawidłowe. Ja ci powiem, jeden raz zrobiłem taki błąd,
Trenowałem dziewczynę, nie w trójbój, po prostu pracowaliśmy i martwy ciąg robiliśmy, jej bardzo podobało się. Ona, dawaj jeszcze, tam już rekord. Ja mówię, nie, starczy. Ona, no dawaj, a ja też chcę zobaczyć to, wiesz, kiedy twój uczeń podnosi, jest zadowolony, to czujesz się też dobrze. I kurczę, troszkę pociągnęło wtedy na plecy i nie trenowaliśmy po tym miesiąc. I to jest ten moment, że jeszcze widzisz, że nie... I koniec. Jeszcze, ale to nie w takiej sytuacji. Może w innej sytuacji jeszcze to jest okej, ale na pewno nie w takich sytuacjach. Słuchajcie, wrócimy sobie do tego tematu. Zapaliła się lampka. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Czy słuchaliście, czy oglądaliście? Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. A tego czasu spędzicie jeszcze więcej, bo takie podcasty na pewno się pojawią. Ja potem także... jeszcze myślisz, że postaram się ugadać chłopaków, żeby znaleźć króla w Polsce wagi 75, 82, 90 w wyciskaniu. Może potem jakoś powiem wam o tym wszystkim. Okay. To takie rzeczy możemy zrobić. Jest tutaj fajne... w klatce. Są fajne pomysły, a na pewno Seven Nutrition te pomysły się powolutku, ale jak zawsze merytorycznie, realizuje. Jakościowo. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Życzę miłego dnia, a wam spokojnej drogi albo spokojnego wieczoru i albo miłego poranka, w zależności w jakiej sytuacji teraz jesteście. Do zobaczenia i do usłyszenia.